finał programu Rolnik szuka żony 10 za nami. Ten odcinek dostarczył widzom wielu emocji, ale niestety najczęściej tych niezbyt pozytywnych. Wszystko to za sprawą rolników, którzy nie tylko zawiedli widzów, ale wręcz zażenowali swoim zachowaniem oraz postawą. Ogromna krytyka spadła na Darka, który tak lekceważąco potraktował Nicole, że aż trudno to skomentować. Piękna dziewczyna teraz mocno się odgryzła, żenujący finał Rolnika, tak żenującego widowiska, jakie zorganizowali rolnicy w finale 10. Edycji Rolnik szuka żony, widzowie chyba jeszcze nie widzieli w długiej historii tego programu. Waldemar, Artur i Darek dali równy popis buty, arogancji i prostactwa. Widzów szczególnie rozsierdziła postawa Darka, który cały czas w lekceważący sposób odnosił się do Nicoli, argumentując rozstanie z piękną 22-latką słowami, iż Nicola nie potrafi donieść herbaty do stołu. Takiego absurdu w historii Rolnika jeszcze nie było. Nic dziwnego, że Nicola dała się ponieść emocjom i uroniła kilka łez, ale widzowie są zgodni, w tym przypadku nie ma za kim płakać. Nicola już nie płacze po Darku, porzucona i poniżona przez Darka Nicola znalazła pocieszenie. Jej serdeczna przyjaciółką stała się Ewa Kryza i to z nią oglądała finałowy odcinek w jednym z toruńskich hoteli. Dziewczyny nie były same, towarzyszyli im kandydaci Ani i jak udało nam się dowiedzieć najbardziej zaangażowany w pocieszanie Nicoli jest 22-letni Mikołaj, którego uwielbiają widzowie. Nicola pokazała zdjęcie z hotelu na Instagramie, Ewa skończyła psychologię, jest starsza od Nicoli i bardziej doświadczona życiowo, za punkt honoru postawiła sobie wspieranie przyjaciółki, bywa u niej w domu, mieszkają niedaleko. Razem były też na zlocie rolników 2 grudnia i widziały powtórkę z żenującego zachowania Darka.